Wollen ein Kapitel lesen aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel. Przeczytamy jeden rozdział ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Samuela. Erste Samuel, Kapitel 7. Pierwsza księga Samuela, siódmy rozdział. Od pierwszego wiersza. Przyszli tedy mężowie z Kirjat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kirjat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. A Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem. I pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. I rzekli synowie izraelscy do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię z sące i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy Izraela ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Bet-Kar. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Wróciły też do Izraela miasta, które Filistyńczycy zabrali Izraelowi, od Ekronu po Gad, i obszar ich także wyrwał Izrael z ręki Filistyńczyków. Również między Izraelem a Amorejczykami panował pokój. A Samuel był sędzią w Izraelu przez całe swe życie. Corocznie wychodził do Betelu i Gilgalu i Mispy i odprawiał sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. Potem wracał do Ramy, ponieważ tam był jego dom i tam sądził Izraela. Tam też zbudował ołtarz Panu. Wir haben ein Lied gesungen von den Hirtenbemühungen des Herrn Jesus. Śpiewaliśmy pieśń na temat właśnie wszelkich wysiłków pasterskich naszego Pana. W tej pieśni żeśmy stwierdzili, że Pan Jezus chce zawsze nas obficie błogosławić. I to możemy też znaleźć w Księdze Jozuego. Der Herr schenkt seinem Volk ein Land.
Pan podarował swojemu narodowi tą ziemię obiecaną. Er möchte ihnen in diesem Land Ruhe schenken. I Pan również chciał im podarować też i miejsce spoczynienia w tym kraju. W unserem Kapitel finden wir auch diese Bemühungen des Herrn um sein Volk. W naszym przeczytanym rozdziale też czytamy o wysiłkach Pana dla dobra Jego narodu. Wir sehen auch, dass es Situationen gibt, in denen dieser Segen nicht genossen werden kann. Tu czytaliśmy o tym, że bywają takie sytuacje, że nie możemy tego błogosławieństwa zażywać czy korzystać z niego. Aber dann möchte der Herr die Seinen zurückführen. Ale wtedy Pan chce wszystkich swoich przyprowadzić z powrotem. Er möchte ihnen wieder neue Belebung schenken. Pan chciałby im dać nowe odświeżenie. I właśnie na ten temat czytaliśmy w tym rozdziale. Ta pierwsza księga Samuela zajmuje się jednym wielkim tematem. Ja zawsze uważam to za bardzo pożyteczne, aby najpierw stwierdzić, jakim tematem zajmuje się dana księga w Biblii. Was meinst du, was ist das große Thema im ersten Buch Samuel? Jak myślicie, co jest tym największym tematem w tej pierwszej księdze Samuelowej? Das große Thema ist, dass der Mann eingeführt wird, der nach dem Herzen Gottes ist. Tym wielkim tematem jest to, że ma być znaleziony ten mąż, który jest według serca Bożego. Dieses Buch zeigt die Wege, bis David als König eingesetzt wird. Ta księga pokazuje te drogi, na których właśnie miało dojść do tego, aby Dawid był postanowiony za króla. Am Anfang wird gezeigt, wie alles versagt. Na samym początku jest opisane, jak wszystkie rzeczy zawiodły. Das Priestertum versagt. Kapłaństwo zawiodło. Finden wir bei Eli und seinen Söhnen. To oglądamy w przypadku Heliego i jego synów. Die Richter hatten versagt. Sędziowie również zawiedli. Das Volk versagt. Cały naród również zawiódł. Sie verwerfen den Herrn und wünschen einen König. Oni odrzucili Pana i zażądali, że chcieliby mieć również króla. Dann gibt Gott ihnen einen König nach ihrem Herzen. I wtedy Bóg dał im króla, króla zgodnego z życzeniem ich serc. Und auch dieser König versagt. Ale i ten król zawiódł. Da zeigt Gott die Situation, in die er dann den Mann nach seinem Herzen einführt. I tak Bóg nakreślił tą sytuację, w której on postanawia męża, który będzie mężem według jego serca. Wenn der Mensch versagt, dann kommt Gott doch zu seinem Ziel. Jeśli człowiek zawodzi, to wiedzmy, Bóg też zawsze dochodzi do swojego celu. Und er hat zu jeder Zeit solche, an die er anknüpfen kann. I zawsze w takim czasie ma takie osoby, od których może to dzieło rozpocząć. Das zeigt uns dieses Buch auch sehr schön. I ta księga też to nam bardzo pięknie pokazuje. I to często są ci, którzy są najmniejsi albo najmniej znaczący, od których Bóg zaczyna działanie. I to są właśnie ci, którzy są najpokorniejsi, od których Bóg zaczyna działanie. Am Anfang ist es eine Frau, die Hanna. Na samym początku oglądamy pewną niewiastę, Annę. Gott kann bei ihr anknüpfen. To Bóg właśnie mógł rozpocząć od niej swoje dzieło. Dann ist es dieser Samuel. I wtedy pojawił się Samuel. Ein kleiner Knabe, der Gott dient. Mały chłopiec, który w tym wieku zaczął już Bogu służyć. I Bóg również i rozpoczął pracę nad nim. A na końcu oglądamy również i Dawida. Jaką ocenę ludzie mu udzielali? Ludzie powiedzieli, ach, jeszcze jest tam ten najmłodszy. Ale właśnie tego Bóg mógł użyć. Gott führt den Mann ein, der nach seinem Herzen ist. Bóg właśnie wprowadza tego męża, który jest według jego serca.
Das will er auch in unserem Leben. I tego on sobie życzy też i w naszym życiu. Wer ist der wahre David? A kto to jest tym prawdziwym Dawidem? Wer ist der wahre Mann nach dem Herzen Gottes? Kto to jest tym mężem według serca Bożego? Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Und er möchte ihn groß machen in deinem und in meinem Leben. A on chciałby też i jego uczynić wielkim w twoim i w moim życiu. I w tej mierze, w jakiej Pan Jezus będzie wielki w twoim i w moim życiu, w takiej mierze będziemy poznawali i korzystali z błogosławieństwa Bożego. I teraz możemy spojrzeć w treść naszego rozdziału. Das Volk, das abgewichen war von Gott. Ten naród, on się odchylił od służenia Bogu. I ten naród walczył, co możemy przeczytać w 4 rozdziale, przeciwko Filistyńczykom. Sie waren ganz weit weg von Gott. A byli przecież bardzo oddaleni od Boga. Lassen Sie in diesem Kampf die Bundeslade kommen. I w czasie tej walki postanowili, że ta skrzynia przymierza ma być przyprowadzona tam w miejsce tej walki. I oni powiedzieli, to nam pomoże. Nie byli blisko Pana, ale oni chcieli mieć taki zewnętrzny znak. I myśleli, że taki zewnętrzny znak, przedmiot jakiś, wystarczy im. Aber Gott kann sich mit dem Volk nicht verbinden. Ale Bóg nie mógł się w żaden sposób złączyć z tym narodem. Sie verlieren den Krieg. I oni tą wojnę przegrali. Und die Bundeslade wird genommen. I ta skrzynia została wzięta w niewolę. Wieder ist es eine Frau, die merkt, was geschehen ist. I znowu oglądamy niewiastę, która zauważa, co stało się. A była to synowa tego kapłana Heliego. To ona właśnie stwierdziła, że chwała odeszła od Izraela. Ale teraz widzimy, Bóg zaczął występować, aby wstawić się za swoją chwałą. Er sorgt dafür, dass diese Bundeslade zurückkommt nach Israel. To on o to się postarał, aby ta skrzynia przymierza była z powrotem przywieziona do Izraela. Aber die Israeliten sind nicht bereit, sie aufzunehmen, wie Gott es wollte. Ale okazało się, że Izraelici w ogóle nie byli gotowi, aby ją przyjąć. So kommt die Bundeslade hier in das Haus Abinadabs. Tak jak sobie tego właśnie Bóg życzył. I czytaliśmy o tym, że ta skrzynia znalazła się w tym domu Abinadaba. A przecież to nie było to miejsce, które Bóg wybrał, aby w tym miejscu zamieszkało jego imię. Dopiero za czasów panowania Dawida ta skrzynia wróciła na to miejsce, które Bóg dla niej wybrał. Erst unter David würde die gottgemäße Ordnung wiederhergestellt. Dopiero za czasów panowania Dawida został wprowadzony ten porządek, w jakim Bóg ma upodobanie. Aber trotzdem schenkt Gott jetzt hier eine Belegung. Ale jednak pomimo tego Bóg również i w tych okolicznościach dał ożywienie duchowe. Es vergeht eine lange Zeit. Czytaliśmy, że upłynął bardzo długi czas. 20 lat. Pomyśl sobie o twoim życiu tak wstecz. Jak to wyglądało u ciebie w ostatnich 20 latach? Czy był to czas razem z Panem Jezusem? Czy ty w tym okresie 20 ostatnich lat wzrastałeś w poznaniu Jego? 20 lat, to się długo an. O, 20 lat, to przecież długo trwa. Hier werden es 20 Jahre, die Lade ist nicht am richtigen Platz. My czytamy o 20 latach, które upływają, a skrzynia dalej nie jest na swoim właściwym miejscu. Gott wirkt an den Herzen. Ale Bóg działa na te serca. Das Volk wird traurig. I ten naród zasmucił się. Am Ende von Vers 2, sie wehklagen.
I czytaliśmy pod koniec drugiego wiersza, że cały Izrael żałował. Und sie wehklagen dem Herrn nach. I oni żałowali to i wyrażali swój żal przed Panem. W kapitel 4 hatten sie nicht nach dem Herrn gefragt, sondern wollte nur ein äußeres Zeichen. W czwartym rozdziale oglądamy to, że oni nie pytali o Pana, tylko chcieli, aby do tego miejsca walki była sprowadzona skrzynia jako taki przedmiot zewnętrzny. Ale tu oglądamy, że zauważyli, czego im brakuje. Ten Pan, który działa pośród nas, to właśnie Jego nam brakuje. I dopiero wtedy, gdy tego rodzaju smutek, tego rodzaju żałość pojawi się w sercach, dopiero wtedy Pan może rozpocząć swoje działania. A od trzeciego wiersza czytamy o Samuelu. To był sługa Boży, którego On posłał do tego narodu. Przez 20 lat niczego nie czytamy o Samuelu. Tak, Bóg nie mógł działać. Ale tutaj widzimy, Samuel staje na swoim stanowisku. W 12 rozdziale możemy przeczytać, jak Samuel powiedział: Ich werde nicht aufhören, für euch zu dem Herrn zu beten. Ja nigdy nie ustanę, aby modlić się za wami do Pana. Das hat Samuel in diesen 20 Jahren auch nicht getan. Tego też Samuel przez ostatnie 20 lat nie czynił. Er hat auch in dieser Zeit gebetet für das Volk. To znaczy odwrotnie. I też w tych ostatnich 20 latach Samuel modlił się do Boga za tym narodem. Jetzt ist er zur richtigen Zeit zur Stelle. I teraz pojawia się we właściwym czasie, na właściwym miejscu. Czy i my jesteśmy takimi, którzy we właściwy czas i na właściwym miejscu się pojawiamy? Czy jesteśmy takimi, którzy są gotowi, aby iść, gdy Pan zawoła? Samuel w tym względzie jest dla nas pięknym wzorcem. A jakie zostało skierowane poselstwo do tego narodu? Po pierwsze przemówił do ich serc. Po drugie powiedział im, że musicie teraz zawrócić do Pana. A po trzecie musicie usunąć obce bożki. A po czwarte, zacznijcie w końcu służyć Panu. I od razu do tego dołączył obietnicę i dodał: Pan was wyratuje. A więc jeżeli my chcemy korzystać z błogosławieństwa Bożego, wtedy też i nasze serce musi bić dla Pana. Do kogo należy nasze serce? Co my, albo kogo my miłujemy? Jak ta sprawa wygląda w naszym życiu? O, jest wiele różnych rzeczy. Wiele rzeczy zostało nam w życiu zaoferowanych. A co my umiłowaliśmy? Jeden może miłować wygodę. Ktoś inny może coś innego, jeszcze ktoś inny, jeszcze coś innego. Każdy z nas może najlepiej odpowiedzieć sobie na to postawione pytanie. Ale tutaj Pan powiedział: całe swoje serce dajcie Panu, mi. I mówi do nich: zawróćcie do Pana. Zawrócić to oznacza, że musimy odwrócić się od wszystkich innych nam oferowanych rzeczy
i skierować nasze spojrzenie na Niego. Wenn wir dann den Segen Gottes genießen wollen, müssen wir die fremden Dinge wegtun. Jeżeli chcemy korzystać z tego błogosławieństwa Bożego, to musimy usunąć wszelkie obce rzeczy. Israeliten tun das in Vers 4. I czytamy, że Izraelici to usunęli w czwartym wierszu. Da werden uns zwei Götter mit Namen genannt. I dwa bożki są tutaj wymienione ze swojego imienia. Einmal die Baalim und dann die Astar. Najpierw mowa jest o Baalu, a potem o Asztarcie. Baal war der männliche Hauptgott der Kanaaniter. Baal to był właśnie Bóg tych Kananejczyków, można powiedzieć, płci męskiej. Baal bedeutet so viel wie Herr. Baal również oznacza to słowo Pan. Gibt es in deinem Leben etwas, das Herrschaft über dich hat? Czy może w twoim życiu jest coś, co ma panowanie nad tobą? Manchmal gibt es eine Sünde, die Herrschaft in unserem Leben hat. Czasami jest też i grzech, który panuje w naszym życiu. Immer wieder fallen wir in die gleiche Sünde. Bo my ciągle na nowo upadamy w tym samym grzechu. I nie potrafimy się wyzwolić z niego. I ten grzech opanował nas. Ale Bóg daje wyzwolenie. Tak, u Pana Jezusa jest wyzwolenie. Ach, są też i inne rzeczy, które mogą zapanować w naszym życiu nad nami. A my tak po prostu bezwolnie się im podporządkowujemy. Was ist ein Zeichen dafür, dass Dinge Herrschaft in unserem Leben übernehmen? Jaki jest znak tego, że pewne rzeczy przejęły panowanie nad nami w życiu? Wenn wir zum Beispiel unseren Alltag so ausrichten, dass wir bestimmte Dinge auf jeden Fall tun können. Jeżeli my na przykład tak sobie urządzamy nasz każdy dzień, że staje się rzeczą konieczną, że te rzeczy musimy zawsze wykonać. I wtedy możemy zauważyć, że te pewne rzeczy zaczęły panować nad nami. A ta Asztarta? Asztarta to właśnie był bożek tej, można powiedzieć, płci żeńskiej, główny bożek. I w pewnym sensie był to bożek obfitości. Obfitego owocu, można by tak powiedzieć. Vielleicht können wir da auch mal daran denken, dass es heute viele unmoralische Dinge gibt. Możemy tutaj w tym względzie pomyśleć, jak wiele jest dzisiaj rzeczy, które ten świat nam oferuje w zakresie niemoralności. I możemy od razu zauważyć, że tracimy radość z Pana Jezusa. Ale czytamy, że synowie izraelscy usunęli te bożki. Tak, ty teraz może pomyślisz. Das ist aber immer das gleiche im Leben des Christen. Das darf ich nicht und das darf ich nicht und das muss ich wegtun. Ach, ciągle to samo w tym życiu chrześcijanina. Tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno, a tamto muszę zostawić. Das ist ein elendes Leben. Gar nichts darf ich. To jest nędzne życie. Niczego mi nie wolno. Z pewnością mówią ci to też i koledzy w szkole. Bo ty mówisz im, nie, tego nie będę z wami robił. I wtedy zaczynają się wyśmiewać. Ale Bóg nie tylko powiedział, co oni mają usunąć. Bóg zamiast tego podarował im coś lepszego. Powiedział, skierujcie wasze serca do Pana
i służcie wyłącznie jemu. Gott gibt uns ein reiches Betätigungsfeld. I tym samym Bóg daje nam szerokie pole do działania. Wenn wir wirklich mit dem Herrn Jesus leben, dann wird uns nie langweilig. Jeżeli rzeczywiście będziemy żyli z Panem Jezusem, to nigdy nie będziemy się nudzili. Dann zeigt Gott uns, was wir alles tun können für ihn. Wtedy Bóg nam pokaże, co różnorodnego możemy dla Niego uczynić. Dann merken wir, wie dieses Leben für ihn glücklich macht. I wtedy możemy zauważyć, jak takie życie dla Niego może nas bardzo uszczęśliwić. Weißt du, was ich oft beobachtet habe? Czy wiecie, co często obserwowałem? Tak, od czasu do czasu też i obserwuję to w domu. Dann meint man, man muss unbedingt ein Computerspiel spielen. Ktoś myśli, koniecznie muszę zagrać w grę komputerową. Das macht doch deine Zeit voll. Na pewien okres czasu to sprawia radość. Aber dann verliert man in dem Spiel. Ale potem się okazuje, że w tej grze również i przegrywamy. Wtedy zaczynamy się złościć. Oder man gewinnt. Albo zaczynamy wygrywać. Aber man kann nicht aufhören. Ale gdy zaczynamy wygrywać, nie potrafimy przerwać tej gry. Jeżeli się dopiero co przed chwilą raz wygrało, to przecież trzeba następnym razem znowu szybciutko wygrać. I pod koniec w ogóle człowiek nie jest szczęśliwy, bo nie jest zadowolony. Nie znacie tego? Ale jeżeli my żyjemy dla Pana Jezusa, wtedy On daruje nam prawdziwe szczęście i prawdziwą radość. Proszę, wypróbuj to znowu. Wtedy i ty to na nowo przeżyjesz. Jest to piękne, że synowie izraelscy właśnie uczynili to. Nie tylko, że usunęli te obce bożki, ale zaczęli służyć Panu. I dopiero teraz Samuel mógł ich poprowadzić dalej. I on rozesłał do nich wezwanie: zgromadźcie całego Izraela w Mispie. Tam ja chcę się za wami modlić. I cały naród zgromadził się w Mispie. Dann tun sie etwas ganz interessantes. I wtedy zaczęli wykonywać coś bardzo interesującego. Sie tun etwas, wofür es gar keine Vorschrift gab. Oni zaczęli czynić coś, co w ogóle nigdy wcześniej nie było opisane, że tak należy robić. Sie schöpfen Wasser und gießen dieses Wasser aus. Zaczęli czerpać wodę i wylewać ją na ziemię. Dazu findest du kein Gesetz in den fünf Büchern Mose. Na taki temat nigdzie nie mamy napisane w całym Pięcioksięgu Mojżeszowym. Nie ma żadnego przepisu na ten temat. A to właśnie oznacza, jak nic innego oznacza, że oni to czynili z takiego odświeżonego, nowego, połączonego życia z Panem. Der Herr kann wieder wirken in ihrem Leben. Pan mógł zacząć znowu działać w ich życiu. I oni czynili to, do czego on ich prowadził. Ta rozlana na ziemi woda obrazowo wskazuje na upokorzenie. W pierwszej Mojżeszowej, w 11 rozdziale, czytamy o tym, jak ludzkość zaczęła budować pewną wieżę. I tym samym chcieli postanowić dla całej ludzkości pewnego rodzaju pomnik. I chcieli jak najwyżej wejść na tą wieżę. A rozlana woda to jest dokładnie przeciwstawieństwo tej wieży. Jeżeli rozlejesz wodę na grunt rolny, czy na łąkę, czy nawet na piasek, to okazuje się, że nie, za chwilę tej wody nie ma, nie zostanie na wierzchu.
I ta czynność wskazuje na upokorzenie. I to wskazuje na to, że nie myśleli o sobie, że są wielkimi, tylko pokazali tym czynem, że się upokorzyli i stali się malutkimi przed Panem. A po drugie, oni zaczęli również też i pościć. Oni zaczęli rezygnować z tej przyjemności korzystania z jedzenia. I jeszcze trzecią rzecz oni zaczęli wykonywać, zaczęli wyznawać swoje grzechy. I wtedy dopiero Samuel mógł rozpocząć sądzenie ich. On mógł teraz zacząć mówić o prawie w Izraelu. Das bedeutet, er stellt sie ins Licht Gottes und teilt ihnen Gottes Gedanken mit. A to oznacza, że on ich postawił w tym świetle Bożym i zaczął im przedstawiać myśli Boże. So im Volk Gottes, da treten viele Fragen auf. Naturalnie również i w tym narodzie Bożym zaczęły pojawiać się różnorodne pytania. Und wenn wir in einem schlechten Zustand sind, dann fällt es uns umso schwerer, die Antworten zu finden. A gdy jesteśmy w złym stanie duchowym, to trudno nam jest znaleźć odpowiedź na te pytania. Ale teraz Bóg mógł darować odpowiedzi na pytania ludu Bożego. Bóg działał wśród nich i jakże wielkie ożywienie duchowe powstało wśród nich. Ale zdarzyło się coś bardzo interesującego. Dokładnie wtedy, gdy rozpoczyna się tego rodzaju ożywienie duchowe i dokładnie wtedy, gdy akurat lud Boży jest zgromadzony jako jedna całość, wtedy właśnie szczególnie zaczyna być aktywny nieprzyjaciel. Filistyńczycy nadciągnęli, aby walczyć z Izraelem. Czy i tak się nie zdarza w naszym życiu? Gdy jesteśmy dalecy od Pana, to diabeł bardzo chętnie daje nam spokój. Ale jeżeli my chcemy służyć Panu, jeżeli my chcemy mieć też i żywą łączność razem z Nim, jeżeli chcemy mieć radość w Nim, to oczywiście On chce nas odciągnąć od Pana. I my to przeżywamy w dzisiejszych czasach bardzo intensywnie, że diabeł jest bardzo aktywny wtedy, gdy wierzący są zgromadzeni razem. Tak jak Izrael teraz zgromadził się zgodnie ze słowem Pana, wtedy nadciągnęli Filistyńczycy. Tak, diabeł nie chce, abyśmy się zgromadzali według słowa Pana. A gdy on widzi, że wierzący zgromadzają się razem w imieniu Pana Jezusa, wtedy jest on wielce aktywny i chce przeszkadzać. Ale ten naród doświadczył wielkiej pomocy Pana. Czytamy pod koniec wiersza 8, że bali się bardzo. Była to całkowicie normalna reakcja. I to nie była zła reakcja. To nie był objaw niewiary. Nie, oni po prostu widzieli nieprzyjaciół. Oni bali się tych nieprzyjaciół. Sie fühlten ihre eigene Schwachheit. Oni czuli swoją własną słabość. Aber dann tun sie genau das Richtige. Ale uczynili dokładnie to, co było właściwe w tej sytuacji. Im Glauben wenden sie sich an den Herrn. Oni w wierze teraz zwrócili się do Pana. Sie sagen, Samuel, hör nicht auf, für uns zu beten.
I powiedzieli: Samuelu, nie ustawaj modlić się za nami. Nawet powiedzieli: nie ustawaj, aby przerwać wrzeszczenie do Pana za nami. Auch in unserem Leben gibt es manche Situationen, wo wir Sorge und Angst bekommen können. Tak, i w naszym życiu pojawiają się sytuacje, w których my znajdziemy się w troskach i możemy również być ogarnięci strachem. Co wtedy mamy uczynić? Auch im Volk Gottes heute, der örtlichen Versammlung vielleicht, gibt es manche Fragen und manche Dinge, die uns Sorge und Angst machen. Również i wśród ludu Bożego w dzisiejszych czasach, w miejscowym na przykład zgromadzeniu, może być wiele sytuacji, które wywołują pytania lub nawet i strach. Co wtedy czynimy? Czy idziemy wtedy do Pana? Czy rzeczywiście modlimy się do Niego? A kiedy po raz ostatni żeśmy wołali, albo właściwe określenie wrzeszczeli do Pana? Tak, ten wrzask to jest właśnie wyraz tej wewnętrznej biedy duchowej. Jeżeli w taki sposób będziemy przychodzili do Pana, to możemy być tego pewni, że On słyszy i że On da odpowiedź. I co uczynił teraz Samuel? On wziął jedno jagnię sące, młodziutkie zwierzątko i ofiarował je. I ofiarował jako ofiarę całopalną. Może my byśmy pomyśleli, teraz przecież jest rzeczą konieczną złożyć ofiarę za grzech. Nie. Samuel akurat tutaj ofiarował ofiarę całopalną. I to również wskazuje na to, że ten naród rzeczywiście doświadczył tego odbudowania duchowego. Bo przecież czytaliśmy, że wyznali swoje grzechy i Bóg przyjął ich. I to dlatego teraz Samuel mógł ofiarować tą ofiarę całopalną. A jest to ofiara, która obrazowo wskazuje na tę trwałość tego powiązania z Bogiem. A to, że wziął akurat jagnię sące, takie młodziutkie zwierzątko, oznacza, że ten związek społeczności z Panem jest właśnie taki młody, jest taki świeży, jest taki młody. Ale również jak każda inna ofiara, również i ta obrazowo wskazuje na Pana Jezusa. In ganzer Frische und Hingabe für seinen Gott gelebt hat. I pokazuje go tego, który w całej swojej świeżości i w całym swoim oddaniu, całym sercem służy Bogu. Sich seinem Gott hingegeben und geopfert. I oddał siebie samego, całkowicie Bogu, tą ofiarę, siebie samego ofiarował. Aufgrund dieses Opfers nimmt Gott Samuel und das Volk. I to tylko na podstawie tej ofiary Pana Jezusa Bóg mógł przyjąć tą ofiarę Samuela i tego narodu. Samuel schreit zu dem Herrn für Israel und der Herr erhört ihn. Tak, Samuel wołał za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. In dem Moment, wo Samuel das Opfer bringt, kommen die Philister. I dokładnie w tym momencie, w którym Samuel składa tą ofiarę, nadchodzą Filistyńczycy. I wtedy Pan pomógł. Czy mógłbym zapytać, a co ty byś zrobił w tej sytuacji? Gdybyś widział, że nieprzyjaciele są bardzo blisko ciebie, w
każdej chwili mogliby zacząć atak na ciebie? Czy ty byś w ogóle wpadł na taki pomysł, złóżmy najpierw ofiarę? Albo może byś pomyślał, nie, przecież musimy stanąć w szeregu i walczyć. Musimy również zrobić przegląd, w jaką broń jesteśmy wyposażeni. I musimy wyjść naprzeciw tego nieprzyjaciela. Ale Samuel wiedział lepiej, co zrobić. Pomimo tego, że byli nieprzyjaciele tak blisko, on ofiaruje. I to była najlepsza rzecz, jaką on mógł w tej sytuacji zrobić. Czy możemy zauważyć teraz, jak wielką wartość ma ofiara w oczach Bożych? Jak wielką wartość ma to zajmowanie się ofiarą Pana Jezusa w oczach Bożych? Podczas gdy Samuel ofiarował to jagnię, to nadciągnęli Filistyńczycy, ale Pan wszczął walkę za Izraela i zesłał te grzmoty. Te grzmoty spowodowały pomieszanie szyków Filistyńczyków i Filistyńczycy zostali pobici przez Izraela. Poniedziałek wieczorem też i w pobliżu mojego miejsca zamieszkania była burza z grzmotami. I okazało się następnego dnia, że w tej tylko jednej nocy z powodu tej burzy zginęło 6 ludzi. O, następnego dnia gazety były pełne opisów tego. Ale to nie było nic w porównaniu z tym potężnym grzmotem, jaki tutaj się rozległ. Bo tutaj z powodu tego grzmotu cała armia Filistyńczyków wpadła w tak wielki popłoch, że mogła być pobita. I Izraelici nie musieli niczego innego czynić w czasie tej walki, jak tylko złożyć ofiarę. A Pan zaczął działać. I dopiero po tym oni wyruszyli i zaczęli ścigać Filistyńczyków. O, jakże to jest piękna lekcja również dla nas. Bez wątpienia i my musimy walczyć. Tak, Bóg sobie tego życzy, abyśmy i my walczyli. Ale my musimy to czynić w Jego mocy. Musimy to czynić w zależności od Niego. My modlimy się do Niego, zanim my wyjdziemy. My nie zapominamy również o złożeniu ofiary. A wtedy On zaczyna działać. A wtedy możemy dopiero wtedy wyruszyć. I tylko z Jego pomocą możemy odnieść wtedy zwycięstwo. A w wierszach od 12 do 14 czytamy o tym, jak Pan darował im błogosławieństwo i jak oni korzystali z Niego. Samuel wziął kamień. On postawił go w tym miejscu, w którym oni walczyli. W tym miejscu, w którym oni zaczęli gonić Filistyńczyków. I temu miejscu on dał tą nazwę Eben-Ezer.
Dieser Stein heißt Stein der Hilfe. A ten kamień oznacza, ta nazwa oznacza kamień pomocy. Der Herr hat geholfen bis hierher. Pan nam pomógł aż dotąd. Spricht dieser Stein nicht auch von Dankbarkeit? Czy ten kamień również i nie mówi obrazowo o wdzięczności? Dann führt dieser Stein dazu, dass man im Vertrauen weitergeht. I ten kamień też i do tego przydał, że oni w zaufaniu do Pana dalej szli. Bis hierher hat der Herr geholfen. Aż dotąd Pan pomagał. Wenn wir weitergehen, vertrauen wir auch weiter auf seine Hilfe. A gdy dalej idziemy, dalej będziemy zaufali Jego pomocy. Była pewna młoda siostra. Sie hatte gar keine rechte Freude mehr. Ona straciła wszelki rodzaj radości. Viele Schwierigkeiten gab es in ihrem Leben. Pojawiło się wiele różnych trudności w jej życiu. Sie hatte gar keinen Mut mehr weiterzugehen. I była całkowicie zniechęcona do dalszej walki. Immer wieder hatte der Herr ihr eine Hilfe gegeben. Ciągle na nowo Pan jej darował różnego rodzaju pomoc. Aber dann kam die nächste Schwierigkeit und sie hatte es wieder vergessen. Ale następowała następna trudność, a ona o tej doświadczonej pomocy zapominała. I wtedy ona zrobiła sobie taką tabliczkę i powiesiła nad swoim łóżkiem właśnie z tym napisem Eben Ezer. Czyli aż dotąd Pan pomagał. Gdy wieczorem kładła się do łóżka, wtedy widziała właśnie tę tabliczkę i mogła pomyśleć, znowu Pan mi pomógł następny dzień. I to spowodowało, że zaczęła Panu za to dziękować. A gdy następnego poranku się obudziła, znowu widziała tę tabliczkę. Ebenezer. Pan pomagał aż dotąd. Ach, przecież i w tym dniu pomoże. Wczoraj pomagał, a dzisiaj będzie dalej pomagał. Pomyślmy również o tym wierszu, jaki jest zapisany w Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale. Sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Przepraszam, to są treny Jeremiaszowe, 3 rozdział. To dobroć Pana, że dotychczas nie zostaliśmy jeszcze starci. Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. A miłosierdzie Jego się nie skończyło. Sie sind jeden Morgen neu. I każdego poranku ciągle na nowe są. Können wir in unserem Leben auch mal ein Ebenezer aufstellen. Tak też i z pewnością my możemy w naszym życiu postawić tego rodzaju kamień Ebenezer, aby w dalszym zaufaniu do Pana dalej iść. I Pan sprawił, o czym czytamy w 13 wierszu, że Filistyńczycy już nie ważyli się przychodzić do ich kraju. W końcu nie było nieprzyjaciół w ich kraju. W końcu mogli korzystać w pełni z tego kraju, który Pan im podarował. O ten kraj, o którym możemy przeczytać w Księdze Jozuego. A on obrazowo wskazuje na te duchowe błogosławieństwa, które Bóg nam podarował. Czy my w nich dalej jesteśmy pełni radości? Albo stwierdzamy, Filistyni są, którzy okupują ten kraj. A przecież nikt nie może nam zabrać tych błogosławieństw. Ale my możemy pozbawić siebie samych radości, skorzystania tych błogosławieństw. Możemy nawet i stracić tę świadomość, że my je posiadamy. I również my możemy się do nich przyzwyczaić.
wtedy nie będzie to dla nas miało wielkiego znaczenia. Ale gdy będziemy się zajmowali tym, co Bóg nam podarował w Chrystusie, to wtedy na nowo to zauważymy, jak bardzo jesteśmy bogatymi. I będziemy mogli się z tego cieszyć, że wkrótce będziemy korzystali z tych błogosławieństw w niezakłócony sposób. To nas uczyni szczęśliwymi i wyzwoli nas z tych powiązań z tą ziemią. Również i poszczególne miasta wróciły z powrotem do władania izraelskiego, które wcześniej zabrali Filistyni. I mieli pokój w kraju. Te błogosławieństwo Bóg daruje. I pod koniec tego rozdziału oglądamy jeszcze pewnego męża, który mógł z tego błogosławieństwa korzystać. Chciałbym teraz wam przedstawić 7 punktów dotyczących życia tego męża. Ten mąż, a mowa o Samuelu, a jego imię tłumaczy się wyproszony u Pana. Po pierwsze czytamy, że on sądził Izraela. A więc to oznacza, że był gotowy, aby przejąć odpowiedzialność. I on był gotowy, aby wypełniać to zadanie, które Bóg mu zlecił. Jak mówiliśmy, 20 lat nie był w publiczny sposób widziany. Ale gdy był potrzebny, to natychmiast pojawił się w tym miejscu. Czy również i ty jesteś gotowy, aby przejąć odpowiedzialność? Nieść odpowiedzialność wśród ludu Bożego? Odpowiedzialność w twojej rodzinie? To wcale nie muszą być wielkie rzeczy, o jakich może ludzie mówią. Nie, tu chodzi może o na przykład jakieś odwiedziny. Może chciałbyś odwiedzić jakąś starszą siostrę, która żyje w samotności. A potem może odwiedzić jakieś małżeństwo. Małżeństwo, które niedawno się pobrali ze sobą. A może mógłbyś wykonać też i coś w praktyczny sposób i komuś pomóc? Albo może mógłbyś pomodlić się z kimś? A może mógłbyś też i wziąć udział w zgromadzeniu i przydać też do rozważanego słowa? Samuel był gotowy, aby przejąć tą odpowiedzialność. A druga rzecz to to, że on sądził Izraela przez całe swoje życie. W życiu Samuela oglądamy właśnie zrównoważenie, wytrwałość i jednostajność. Wiemy, że niektórzy bardzo mocno, intensywnie zaczynają pracować, a potem nagle ustają. Ale w przypadku Samuela tak nie było. On był wytrwały. I z Bożą pomocą on sądził Izraela przez wszystkie dni swojego życia. I wymienione są tu 3 miejscowości, które on każdego roku odwiedzał. Najpierw on szedł do Betelu. Betel heißt übersetzt Haus Gottes. Ta miejscowość tłumaczy się, ta nazwa
Dom Boży. Da richtete er Israel. W tym miejscu on też sądził Izraela. Wir das übertragen auf uns. Jeżeli my teraz to przeniesiemy obrazowo na nas samych, to oznacza, że on znał myśli Boże dotyczące jego domu. Czy i my znamy wszystkie prawdy o domu Bożym? Czy to jest i też bardzo istotną cząstką naszego życia? Paweł napisał kiedyś do Tymoteusza. Piszę to do ciebie, mając nadzieję, że wkrótce do ciebie też przyjdę. Ale nawet jeżeli bym zwlekał z przyjściem, to piszę, abyś wiedział, jak należy się zachowywać w domu Bożym. Zgromadzenie Boże, ta podstawa, ta podwalina tych prawd Bożych. Czy my znamy myśli Boże dotyczące jego domu? Czy to również jest ważną sprawą w naszym życiu? Kiedyś byłem też i w Rumunii. Abends dort in der Versammlung saßen zwei Brüder. Tam wieczorem w zgromadzeniu zasiadło dwóch braci i mieli na nogach gumowce. Wiecie dlaczego? Oni 3 kilometry maszerowali przez las, a w tym czasie była ulewa. I oni 3 kilometry wędrowali, aby przyjść na godzinę zgromadzenia. Myśmy później ich zawieźli samochodem do domu. Ale ja zacząłem samego siebie pytać, co ja bym w tej sytuacji zrobił. Jeśli by padało, miałbym iść 3 kilometry w deszczu? Potem możemy poznać, jak oni byli bardzo zainteresowani sprawami Domu Bożego. Druga miejscowość, jaka tu jest wymieniona, to Gilgal. Gilgal to ta miejscowość, obok której oni po raz pierwszy zanocowali po przejściu przez Jordan, gdy weszli do obiecanego kraju. I tam w Gilgal cały Izrael został obrzezany. A to obrazowo wskazuje na osądzanie samego siebie. Jakże to jest ważna sprawa w naszym życiu. Abyśmy Bogu wyznawali wszystko to, co w naszym życiu nie jest w porządku. Ale dann war das auch der Ausgangspunkt, von dem aus sie das Land einnahmen. Ale ta miejscowość również była punktem początkowym, od którego oni zaczęli cały kraj przejmować w posiadanie. Aby przejąć w posiadanie wszystko to, co Bóg im podarował. I tym właśnie, co Bóg podarował, się zajmować. I teraz całkiem praktycznie dla nas. Czy ty otwierasz twoją Biblię? Aby dowiedzieć się coś o tym, co Bóg tobie podarował. I nagle słyszy, że coś zapipało. O, zgłosiła się twoja komórka. Albo odezwał się komputer. Odrywasz się i szybko jeszcze spoglądasz, co tam przyszło. Znowu 5 minut upłynęło. Następną miejscowością jest Mizpa. Tam w tej miejscowości właśnie się Izrael zgromadził, o czym żeśmy czytali w tym rozdziale. To słowo Mizpa oznacza strażnica, wieża strażnicza. Prorok Habakuk znał właśnie to miejsce.
hatte eine Frage an Gott. On miał kiedyś pytanie skierowane do Boga. Und dann sagte er, auf meine Warte will ich mich stellen, auf den Turm. I on powiedział, ja na mojej wartowni, na tej wieży chcę stanąć. Will warten, was Gott mir antworten wird. I tam chcę oczekiwać na odpowiedź, jaką Pan mi da. To ta miejscowość obrazowo wskazuje na czujność. Jak bardzo my potrzebujemy czujności w naszym życiu. Czujności w naszych rodzinach. Czujności w zgromadzeniu. I jedna jest rzecz, na którą w szczególny sposób możemy oczekiwać. Jak myślicie, co to jest? Na co ty oczekujesz? Że wkrótce będziesz miał urlop? Oczywiście, możemy się z tego cieszyć. Jeżeli Bóg daje nam taką możliwość, abyśmy mieli urlop, to mamy to przyjąć z wdzięcznością od Niego. Ale jest z pewnością jedna rzecz o wiele piękniejsza, na którą my czekamy. Gdy rano udajesz się do pracy, to w czasie dnia pracy zaczynasz już oczekiwać na koniec dniówki. Ale ty doskonale wiesz, że następnego poranku znowu być trzeba w tej pracy. Ale gdy mamy pracę, to też i powinniśmy być wdzięczni za nią. Ale najważniejsze, my możemy na to oczekiwać, że Pan Jezus przyjdzie. Może przyjdzie już dzisiaj. Wtedy nie będzie już żadnego bólu. Nie będzie trudu i znoju. I wtedy już nie ustanie nigdy radość. I na to właśnie my możemy oczekiwać. Tak, widzieliśmy Samuela, który był gotowy, aby przejąć odpowiedzialność w życiu. Widzieliśmy też Samuela, który cechował się wytrwałością i jednostajnością. I również oglądaliśmy Samuela, który znał te miejsca, o których mówiliśmy, Betel, Gilgal, Mispa. Ale teraz na koniec możemy odwiedzić Samuela w domu. To by było naprawdę interesujące, gdybyśmy mogli go odwiedzić. Ale i my chciejmy siebie nawzajem częściej odwiedzać. Bo jeżeli znamy się tylko z niedzieli i każdy jest w tym ubraniu niedzielnym, to nie znamy się właściwie. Tak, my możemy Samuela teraz odwiedzić w domu. I co czytamy na temat Samuela? Że mieszkał w Ramie. Ta miejscowość, tłumaczy się ta nazwa Rama, czyli wzniesienie, wyżyna. Samuel znał w swoim domu właśnie społeczność z Bogiem. Czy to też można odczuć w naszych domach? Był pewien gość zaproszony do rodziny pewnej. I po jedzeniu ojciec powiedział do swojego syna: przynieś proszę mi moją Biblię. A syn zapytał: a gdzie ją masz? Od razu można było zauważyć, że brak społeczności z Bogiem. Ale w domu Samuela było inaczej. Co można było zobaczyć w domu Samuela? Fragen uns dabei, was kann man in unserem Haus sehen? Was kann man in meinem Haus sehen?
Zapytajmy siebie samych, co można w naszych domach zobaczyć. Ja siebie samego pytam, co można w moim domu zobaczyć. Co można zobaczyć w moim pokoju? Co można zobaczyć w moim regale z książkami? Co można by było zobaczyć na moim dysku komputerowym? A co można było zobaczyć w domu Samuela? On miał ołtarz. To właśnie możemy zobaczyć w jego domu. On był kimś, kto swojemu Bogu przynosił uwielbienie. Jak myślicie, czy Samuel miał szczęśliwe życie? Z całą pewnością nie było to życie pozbawione trudności. Ale bez wątpienia było to życie szczęśliwe. I tego rodzaju życie my możemy też posiadać. Możemy uczyć się od Samuela. My możemy również przyjść do Pana. A On chciałby nas ubogacić i uczynić szczęśliwymi.